O, zobacz, fajnie, to nie? Jest właśnie ten S-Bahn twój, tak. Tam jesteśmy my, możemy pomachać, tak. Pomachaj, to jestem ja. Ja pamiętam, ja też. No pomachaj, Irokes. Ja pamiętam. O, a to jest Irokes. Ale musisz tak machać, żeby cień było widać. O, teraz to jest Irokes, dobra. Ten, ja za dzieciaka pamiętam, Jacek, jak zawsze pojechałem do miasta, którymś z rodziców, to bałem się przez most przejść, nie? Dlaczego, że spadniesz? No, bałem się panicznie, nie? Panicznie się wiesz, bałem. Co ja pokazuję? Nie. Takie miejsce, gdzie można by się było przekimać. Znaczy, ja tam dalej tam było. Akurat jest syf taki, nie? Ale nie, tam dalej, tu przez dalej. Płotek przechodzisz i patrz. Ja tam chodziłem. I już możesz bezpiecznie spać, a tu ci nikt krzywdy nie zrobi. Tam dalej, tak. Spałeś tak tutaj? Mhm. A tutaj skoczył i się zabił. Tutaj, w tym miejscu? Tak, Patryk, myślę, że to ja. O, to przykre bardzo. Na mnie to takie trochę dziwne, wiesz, mi się wydaje. No, czasami psychika nie wytrzymuje, wiesz. Na mnie to trochę takie dziwne. Zaszczepiali nas i nie wiem kto, więc wolę się, wiesz. To ta para. Ach, to ta para. Ach, to ta... Ta już wiem, ta, która śpi w swoich nogach. No. Bo w głowie śpią tamci, a to no. Śpią. Aha. To dlatego on nas zaczepiał. Liczył na piątaka. Dlatego ci mówiłem. A no widzisz. A wczoraj ci mówiłem, ty nie pamiętałem. Ja tych nie pamiętałem, to rzeczywiście. No. O. I zobacz, tutaj masz tory zupełnie nieużywane, bo drzewka wyrosły. Mhm. Także widać, że... Ty... I zobaczcie, to złomu jest. Jakby takie tory posprzątać. Jacek, wiesz co? Znaczy mam na myśli, że Niemcy mogliby posprzątać i mieliby z tego kupę kasy. Jakby takie torowisko zdjąć, to jest kupę pieniędzy tutaj mierdzewieje przecież. Nie uważasz? A, dobra. Tomek musi się zdezynfekować od środka. Wszystko nagrałem na twoim cieniu. Wszystko nagrałem na twoim cieniu. A teraz poszła kolka. Widzę, mocna ta kolka. I uwierz mi, że już bym nie łyknął nic. No. Idziemy pomału? No pomału, pomału. Poczekaj, bo mnie to fascynuje ten widok tutaj. A. Popatrzmy sobie na ten pociąg. On nam uciekł. Bo myśmy w tym kierunku mieli jechać, czy w kolejnym? Ty zobacz, jak tu śmiecą ludzie. No nasi tu byli, zobacz. Tak. Nasi tu byli. Ty weź to do śmieci wyrzuć, a nie tak. Chodź, słuchaj mnie. W pojętym jakim kierunku. A nie mamy ochoty się przejechać tam, gdzie się to wszystko zaczęło? Na zoo? No możemy jechać. Ja bardzo chętnie byś mnie oprowadził tam po okolicy, pokazał mi co i jak. No to chodź. Jak wspominasz to zoo? Ja wiem. Ty o co by ciebie nie zapytać, że ty... Ja wiem, nie wiem. Jak ci to powiedzieć? Tam były moje początki, tak? No, dlatego pytam o to właśnie. Irokes, poczekaj. Bo żeśmy się nieźle zamotali w tej chwili. Mianowicie, ty zgubiłeś mikrofon. No. Ja muszę sprawdzić, czy on jest. Posłuchaj, ja mam cały czas zawieszone okno. No, trzeba patrzeć, nie? A mimo to zdarza się, że. No, musimy patrzeć, bo widzicie, co się stało. No i to powiem ci, że w tym przypadku, bo mam zapasowe mikrofony, ale nie mam zapasowych moherków. A jest teraz lekki wiatr, jakbyśmy. No i by ten, nie? Lipa. Tak, by po prostu szumiało. Dokładnie, ale dobrze jest. No, jest dobrze, jest okej. Okay. Dobrze, to w takim razie wytłumacz mi. My jedziemy na Friedrichstrasse. Tak, jedziemy sobie na Friedrich, możemy jechać. I z Friedricha z Bahnem pojedziemy na zoo. Dobra. A co tam na Friedrich nas czeka? Nic, no po prostu musimy tam dojechać, żeby do S-Bahna, żeby na zoo pojechać. A, rozumiem. Chyba, że jak chcesz, możemy wrócić sobie. Nie, wolę tutaj. Na U-Bahn i jechać U-Bahnem na zoo. Nie, wolę tutaj. Bo U-Bahnem będzie szybciej. Ale nam się nie śpieszy nigdzie. No nie, no nie śpieszy się. Przy okazji opowiesz mi troszeczkę więcej o Berlinie. A na ile dobrze ty znasz Berlin? No powiem ci, na ile dobrze znam Berlin. No. Potrafiłbyś na przykład dojechać na przykład do tego miejsca, gdzie balon startuje, mamy go nadal wykupionego jeszcze. No słuchaj, bym musiał zobaczyć i bym dojechał na pewno, nie? Aha. Wiedziałbym, gdzie iść, czym jechać, nie? No właśnie. Ale wiesz, ja ci powiem, tak się po Berlinie właśnie nie poruszam, tak wiesz. A może szkoda właśnie? No może i tak, wiesz? Tak byś trochę zwiedził to miasto przynajmniej. Dokładnie. Byś cokolwiek, wiesz, użył. A nie tylko. Toalety! O! I może... Irokes wszystkie toalety w mieście zna. I może i lepiej by to było, Jacek, wiesz? No. Jakbym tak zaczął. Wiesz, myślę, że życie się musi składać też z jakichś właśnie takich innych dokładnie rzeczy, niż tylko, wiesz, potrzeby dokładnie nasze. A druga rzecz jest, wiesz. Dlatego mówię. Te takie najbardziej podstawowe.
Myśmy tutaj często bywali na tej stacji. Tak. No idziemy na nią i pojedziemy. A ty zbierasz, tak? A co mam robić? Rozumiem. Słuchaj, ja ci powiem, już takie przyzwyczajenie, czy tak mam, pod murkiem, czy nie mam. Czy to nie obsiusiane przypadkiem, wiesz? Jacek, ja widzę. A, widzisz, okej. I wiesz. Słuchaj, ja ci powiem. Gorzej, jakbyś poczuł dopiero, jakbyś palił. Już takie, wiesz, przyzwyczajenie, to już nawet mam papierosy i zbieram, nie? No tak, to zauważyłem. Wiesz, to już jest... Tu możesz kupić fajki, chyba. Nie ryzykuję w tych automatach, bo to, wiesz, stare to... Szkoda ryzykować. Ale to też jest słabe uzależnienie, posłuchaj, od nikotyny. W sumie to nic nie daje, tylko kapcia w gębie. Pali język, no. Palą wargi. No ale wiesz... A paliłeś kiedyś fajkę? Fajkę ci paliłem? No, ja paliłem. To dopiero drapie w gardło, słuchaj. Nie, ja ci powiem, że ja fajki może nie paliłem jak... Tabak z niej, tak jak papierosa, nie? Bo na przykład bretki nie było czy co, nie? Mhm. To żem palił, ale tak, żeby ten, to nie. To nie paliłem, wiesz? Ci powiem. Coś nie wiem, co jest, Jacku, ale tutaj mnie... Aha. Już drugi dzień z tyłu, nie? Aha. Tak pobolewa, wiesz? I nie wiem, a co. A pokażesz mi palcem? Tu. Bo mi się wydaje, że to może być... Tutaj. Tu. Część lędźwiowa w okręgosłupa. Stary, to słaba rzecz jest pojęcie. Dlatego mówię, nie? A nie ciągnie ci do nogi? Nie masz do nogi bólu? Nie idzie do nogi ten ból? Powiem to ci, taki przeciążeniowy, jakbyś się schylił. No, za no coś takiego, no. U, no. To słaba rzecz jest. Słaba, nie? No. Wiem właśnie weź o tym. Weź tam zajrzyj. Bo powiem ci, mi się wydaje... No zajrzyj. Dobra, spokojnie. No nie, no spokojnie, słuchaj. Zajrzyj. No widzę. A co widzisz? Słuchaj. Co widzisz? Bliznę. No widzisz. Słuchaj. Wydaje mi się, że właśnie od nóg, bo tak jakbym, wiesz, takie no. Miał... To powiem ci, to jest słaby... Zgadza się. Słaba rzecz. Ta. To jest w ogóle słaba część naszego ciała. A dźwigałeś coś? Nie. Nie. Właśnie nie. Dziwę. To ja miałem na to dwie operacje. I wyjęty mówię, rok jest... swojego życia. 2008. Taki... Już myślałem, że nie będę chodził. Jeździłem na wózku. Mhm. Dlatego mówię, ja tak zaczynam odczuwać, nie? Mhm. Bo u mnie pierwsza operacja była nieudana, wiesz? Jeszcze doszło do zakażenia kości kręgosłupa. I nie wiem właśnie, ale dobra. Ale to też mija często, wiesz, jeżeli nie będziesz tego jakoś nadwyrężał. A ty przecież nic nie dźwigasz, co ty no dźwigasz? Nic nie dźwigam. Kulki właśnie. Tylko. No dokładnie, nic nie dźwigam, tylko po prostu chodzi o to, że wiesz. Hmm. A ty żeś to znalazł na ulicy? To co palisz teraz? No. Takie papierosy tutaj się znajduje na ulicy? No. No rozumiem. Dokładnie. Ile razy możesz się pomylić? Tak? Ile razy tak było? A ty jak bierzesz takiego papierosa z ulicy, to nie masz takiej obawy, że to ktoś trzymał w usach i że może miał jakąś dolegliwość? Nie myślę, Jacek, wiesz, to już są, tak ci mówię, to już są lata, to już jest to. I widzisz, tak samo jak ty mówisz, że ty byś chciał na ulicy i byś nie był tak na ulicy, jakbyś był, rozumiesz? Bo byś odchodził od różnych rzeczy, tak? Mhm. Byś unikał różnych rzeczy. Nie wiem, ja muszę to spróbować, wiesz, ale wiesz. Ja muszę to spróbować w swoim własnym stylu. Paproszka ci zdejmę z mikrofonu, a przy okazji zobaczę, czy teraz jest wszystko w porządku. Teraz będziesz go pilnował, słuchaj, nie? Cały czas, ty wiesz, ile razy on mi się zgubił? A może powiesz widzom, jak żeśmy go znaleźli? No jak go znaleźli? Ty go znalazłeś, no. Ale skąd wiedziałem, gdzie on jest? No zobaczyłeś go, nie? Ale zanim go zobaczyłem, to sprawdziłem na nagraniu. No tak, gdzie, gdzie był zgubiony. Gdzie twój głos się dobrze nagrał. No, gdzie... najpierw był zgubiony na tym, nie? Tak. Myślałem, że... Zabenie. Myślałem, że on w innym miejscu się został zgubiony. Dobrze czasem nagrywać, nie? Widzisz? No. Posłuchaj, jedyny mikrofon, jaki straciłem, to w towarzystwie Hachmenta. To nie była jego wina, ale spadł mu w kolejce na gubałówkę. No. Abyśmy się zorientowali dopiero, jak z tej kolejki wyszliśmy, kolejka pojechała. Aha. Przysłowiowe, nie powiem co. No. No, i tam rzeczywiście straciłem mikrofon, ale zawsze mam zapasowy. Aha. Natomiast teraz widzę, że muszę też zapasowe moherki brać. Bo w tym przypadku, gdybyśmy to zgubili, to bardziej by mi było żal moherka. No bo nie masz, nie? Tak, a akurat mikrofony mam. No. Bo strata jest większa, stracić mikrofon dokładnie, niż moherek. Dokładnie, dokładnie. No, dokładnie i co, tak mówię. Jeszcze dzisiaj przy niedzieli to one słabo chodzą, te zwany. Nie, to 10 minut jeżdżą, tak? Jak zawsze, nie? To za chwilkę. Kiedy cię boli ten kręgosłup? Drugi dzień. Tak. Poczułem, nie?
No to maści są dobre różnego rodzaju, wiesz, takie, które działają... Ja mam rozgrzewającą maść. To też, ale też przeciwzapalnie działające. Bym musiał tutaj chyba sobie posmarować tą rozgrzewającą, wiesz? Mm. Tu ten dół dzisiaj. Bo to jeżeli tego... Przetłumacz. Przetłumacz. A, to jest taka... Po angielsku. No po prostu taka informacja, żeby nie chodzić blisko toru, wiesz? No i zaraz będziecie się spóźni pewnie, bo to jest normalne. W każdym razie nie? I Rokes, jeżeli to zaniedbasz, to może cię poskładać, zgiąć. Będziesz chodził, wiesz, wiem, o co chodzi. Ziemi. Wiem i dlatego patrzę, nie? Dlatego mówię, nie? Założyłem. Ale mnie zastanawia inna rzecz. Jaki jest stan twojego kręgosłupa, skoro ty czujesz ból, mimo tego, że bierzesz to, co bierzesz? A to działa przeciwbólowo. Dlatego ci powiedziałem, że ja już nawet bólu nie czuję, nie? Biorąc to już... Nawet ale tutaj nie działa, czujesz. Nie działa już na ból nawet. A? Rozumiesz? A jak wstajesz, masz jakąś, nie wiem, niedowład kończyny czy coś takiego? Nie wiem. Nie patrzyłem na to. Nie zwracałem uwagi na to. Nie zwracałem na to uwagi. Widzisz, wczoraj, żebym zwrócił na to właśnie uwagę, na ten ból. Dobra, to ja zwrócę uwagę, jak będziesz starał. No zaraz zwrócę uwagę sam, nie? No nie wiem, czy jest jakiś ten, nie? Różnie. No ja tak mówię... No to teraz wyobraź sobie, nie że nie jest za dobrze na pewno. Mnie to dopadło, to był 2008 rok. To nie jest za dobrze. Ja wtedy musiałem zadbać o małe dzieci. Wiesz. To naprawdę mi wtedy psychikę zryło, wiesz? Pracowałem w bazie nurkowej, musiałem, wiesz... Musiałeś, nie? No stary, ja nie wiem, jak ja to przeżyłem, ten okres. Zarządzałem ludźmi wtedy, bo inni wykonywali pracę, ale to było bardzo trudne. Cały rok byłem wyjęty z pracy. Ale dałem radę, przeżyłem. To i ty przeżyjesz swoje. Muszę. Ja w 2008 roku miałem 37 lat. No. A ty masz, no, troszkę więcej, ale nie dużo więcej. Ty w ogóle wiesz, ile ty masz lat? 39. No, już rocznikiem to 40. To ja muszę za tobą chodzić i ci mówić, przypominać, ile ty masz lat. No i ja ci powiem, że ja bardzo długo nie wiedziałem, ile mam lat. Pokaż jeszcze raz tę swoją datę urodzenia. Wiesz, dlaczego cię o to pytam? Bo są ludzie, którzy mówią, że to coś innego znaczy niż twoja data urodzenia. Co innego to znaczy? No, nie wiem, jakieś wydarzenie, nie wiem. Ale to jest data twojego urodzenia, tak? No. Na pewno? No. Nie masz wątpliwości? Nie. Nie. Rozumiem. Nie mam. To po co żeś to sobie zapisał? No tak o. Nie wiem, głupota. Nudziło się. A te wszystkie, one mają jakieś znaczenie? To wyglądają jak takie chińskie znaki. No to każdy ma coś pod tym pisze, nie? Ale to są chińskie znaki? Ten to jest chiński na pewno. Tak. Rozumiem. I to jeszcze jest przykryte czerwonym tuszem, to się mówi? Tak, jedziemy. Czerwonym inkaustem. No i rzeczywiście wstajesz takim lekkim... No tak delikatnie ten, nie? Lekki. Ale to nogi, to wiesz, to też jest ten. Powiem coś takiego, że też dobrze by było tak jeździć tymi jezbanami. Ale wiesz, tak jak spanie to wiesz, trochę strach, nie? Aha. Ja w tym miesiącu niestety dołożę do tych biletów, dlatego że dzień kosztuje tutaj 10 euro, jeżeli chodzi o jazdę na takim dziennym bilecie, więc wczoraj i dziś to jest 20 euro, no. A mi się odnowił bilet za 49 euro w lutym. Więc 30 euro w tym przypadku nie wykorzystam tego, bo już nie będę w lutym. Czy myśmy się widzieli ostatnim razem, to był luty, czy to był styczeń? Nie wiem. Pamiętasz? Bym musiał zobaczyć w kalendarzu. Nie mogę tego przeżyć. Bym musiał zobaczyć. Nie mogę tego przeżyć, 30 euro. Bym musiał ci powiedzieć, czy w kalendarzu mam. Będę jeździł, słuchaj, teraz w koło Berlina, tak. Żeby wyjeździć 30 euro. Dokładnie. Ale takim S-banem to można pozwiedzać przy okazji, nie? No, powiem ci, że można popatrzeć, nie? Friedenau. Ty te wszystkie stacje znasz? Mhm. A powiedz mi, nie wiem, czy o to mogę zapytać, najwyżej nie odpowiesz, tu na każdej stacji można się zaopatrzyć? Nie na każdej, tam nie na każdej, inne? Ale wiesz, dzwoniąc, no to dzwoniąc ustalasz. O to, no to te stacje właśnie, nie? Rozumiem, kawiarko otwiera wtedy. Któreś z tych stacji, nie? Aha. Co się jedzie, nie? To też dziwne, że oni tego, mówię, w sensie służby, tak, które dbają o bezpieczeństwo i spokój w mieście, że tego nie potrafią ogarnąć. Jacek, to nie jest tak, że nie potrafią ogarnąć. Oni potrafią to ogarnąć. A może nie chcą? Oni potrafią to ogarnąć. Może nie chcą? Rozumiesz? Oni potrafią to ogarnąć, tylko że... No? Ludzie by z domu się bali wyjść. Dlaczego? A, bo by były takie głody, tak?
A możliwe. Możliwe. No widzisz, właśnie jak laik na to patrzy, to zupełnie inaczej to postrzega, wiesz. Ja też się zastanawiałem nad tym, że gdyby to wyłączyć z dnia na dzień... Uwierz mi, że jest to możliwe i zrobiliby to, nie ma problemu. Ale gdyby to wyłączyć z dnia na dzień, no to byłyby setki... Ale pamiętaj, że oni to wyłączą i jeszcze gorzej będzie. Mhm. Bo setki zombi natychmiast na ulicy, no tak, nie? By było, no tak by było, nie? Jeśli nie tysiące. No, słabe to rzeczywiście. Ale przyznaj, że ten Berlin taki zapyziały z tego okna S-Banu. Taki, wiesz... Zawsze mi się jakoś Berlin kojarzy jakby... z wielką metropolią, a... Ta, taki jakby był, wiesz... To zobacz, gdzieśmy usiedli. Biedny, nie? Widzisz? To tak na zaś. No bo mnie krzyż boli. A propos twojego kręgosłupa. No. No ja z blizną. Tak, krzyż mnie boli. W kręgosłupie, a ty dopiero będziesz miał bliznę. Dokładnie. No. Bahnwache? Co to jest Bahnwache? To jest S-Bahnwache. To jest taka służba ochrony kolei chyba, nie? Tak mi się chyba. Wydaje. To już są z tych pociągów, nie? Mhm. To z pociągów. Jak często tu się kontrole zdarzają? Różnie. A co się dzieje, jak siebie pyta o bilet? Ja mówię, że nie, że ten, nie? Ale mnie przeważnie znają, nie? Ci, co kontrolują, nie? To mnie przeważnie znają. A zdarza się, że chcą dochodzić, kim jesteś, żeby cię spisać, zwają policję? To wcześniej było, wiesz? A teraz już nie? Teraz już tak nie, ale są niektórzy się, wiesz, niektórzy... Czepiają? No, jak nie mają co robić, nie? I wiesz... No widzisz, zobacz, masz takie dogodne połączenie z resztą miasta, naprawdę mógłbyś korzystać z tego, no? No. A ty nie korzystasz z tego. Jak ci w ogóle dzień upływa? Co ty robisz przez cały dzień? Kubeczek? To jak leci, nie? Cały czas na kubeczku właściwie siedzisz. Właśnie. A każdy dzień kończysz na zero? W sensie, że wydajesz, co masz, wszystko? Ja wiem, czy każdy dzień. Staram się teraz nie kończyć tak każdy dzień na zero, nie? Już bardziej tak, wiesz. Teraz będzie stacja Julius? Tak. To ty tam byłeś przez jakiś czas, nie? Tam urzędowałeś? Tak. No to jest niedaleko tego miejsca, gdzie wydają osobom uzależnionym sprzęty. No, a ty mówisz, że ten kręgosłup, bo to też miałeś kręgosłup, nie? No tak, to bardzo poważna dolegliwość jest. No widzisz, ja odczuwam tak jakby od nóg, nie? Jakby to było przeciążenie nogi, przeciążenie mają. No tak, prawa? W ogóle, nie? Tak masz taki dziwny dotyk, jak dotykasz łydki od zewnętrznej strony. Czy masz takie uczucie, jakby to nie była twoja łydka? Takie jakby odrętwienie, jak dotykasz ręką. No. Masz coś takiego? Jest nieraz tak, no. To od kręgosłupa to właśnie. Jest takie coś nieraz, no. To ma różne nazwy ta dolegliwość, wiesz? Rwa pulszowa, na przykład jedna z nas. Ale też na to mówią, na to też jeszcze mówią rwa kulszowa, co jeszcze na to mówią? No różnie. Wydaje mi się, że Isjasz, taka nazwa też to obowiązuje. Nie znam się na tym. Ale coś chyba muszę z tym zrobić, mi się zdaje, bo... Niedobrze będzie. Wiesz co, z tym się da żyć, tylko że ja miałem operację, a to w twoim wypadku to operacja... No to właśnie. Słabo by było. No. Ciebie nawet by nie było jak uśpić. Nie wiem. Ty masz taki metabolizm, no, że... Jak nie było jakby? No było gdzieś... Jak byłem w szpitalu, usypiali mnie, nie? A no tak, to chyba... No. Nie było z tym problemu żadnego? Nie. Usypiali mnie. Jacek, mają takie usypiacze, że no nie chce mi się wierzyć. Nawet irokeza. Żeby cię uspali, nie uspali, nie? Nie chce mi się w to wierzyć. No co? To tak samo jak z znieczuleniem widzisz. Jedno znieczulenie na mnie nie działa, musi być dwa. Widzisz. No to nic dziwnego. No. Po dwóch dopiero już tak nie czuję. I to jest właśnie to, a po jednym jeszcze czuć, nie? W każdym razie ja w 2008 roku myślałem, że to już jest koniec mojego aktywnego życia. I bardzo moja psychika wtedy ucierpiała, bo po prostu miałem obowiązki ojca na swoich barkach. I to, powiem ci, jest mega słabe, jak jesteś bardzo chory i no, musisz zabezpieczyć byt rodziny. No tak, dokładnie. No i widzisz, ja też mam w głowie, teraz widzisz. I to są te imperatywy. Ty masz imperatyw, żeby każdego dnia zarobić 100 euro, bo potrzebujesz na taką rzecz, a ja miałem imperatyw taki, żeby
utrzymać rodzinę. No tak. Był taki moment, słuchaj, że żeby nie krzyczeć z bólu, bo nie chciałem, żeby rodzina to słyszała, wkładałem poduszkę do ust i zagryzałem z całych sił, żeby po prostu w poduszkę wrzeszczeć z bólu. I wyobraź sobie, że któregoś dnia tak mocno zagryzłem tę poduszkę, że róg odgryzłem poduszki. Musisz sobie wyobrazić? Co ty gadasz? No. A jak szedłem do toalety, to miałem do przejścia gdzieś, nie wiem, może 5 metrów. No. I szedłem około 40 minut. Na czterech. Na czterech. Przy pomocy stołka. No. Musiałem stołek tak przed sobą, wiesz, no popychać. Wiem, o co chodzi. To tak jak ja miałem... Zgięty w, na kolanach, wiesz. To masakra. To tak jak ja miałem i musiałem wózek wziąć. Masakra. Mhm. A wiesz, jak ta dolegliwość mi ustąpiła? Po operacji jeszcze mnie bardzo długo to bolało. No. Ale wtedy już pracowałem w bazie nurkowej. To była zima. I któregoś dnia, jak szedłem w nocy do sprężarkowni, to się pośliznąłem na lodzie i upadłem na biodro i myślałem, że to mi wszystko tam się rozleci, wiesz, od nowa. No. Przepotężny ból, ale nic się nie stało, no tylko tyle, że ból, nie? No. I to był gdzieś tak koniec grudnia. I wyobraź sobie, w kwietniu z dnia na dzień ustąpiły mi wszystkie boleści. Z dnia na dzień, tak jakby ręką odjął. Same. No nie zupełnie. I poszedłem do lekarza, no, i mi przyświetlił. I wiesz, co się stało? No. Te dwa chore kręgi się ze sobą zrosły ostatecznie. Aha. A jak się zrosły, to mam święty spokój. Aha. A ja mówię do tego lekarza, mówię, panie, a mówię, to elastyczność kręgosłupa, jak te dwa kręgi się zrosły, to czy ona pozostanie? A on mi odpowiedział tak, że z wiekiem elastyczność kręgosłupa i tak maleje. No. I to w sumie nie będę tego w ogóle odczuwał i nie odczuwam. A dopiero potem zacząłem jeździć konno. I rokes. Co ty gadasz? No. Dzięki za rozmowę. Ładnie. Dzięki również. Pozdrawiam.